Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Nie dziwne, że po prostu policja, wcześniej dostałeś też mandat 500 zł. I ja nie będę płacić mandatu. A ty nie będziesz płacił. Ja nie będę płacić mandatu. Od tego powiedziałem, Wojciech, oni są. Od tego policję, żeby ja mógł kim się bronić. A oni nie będą siedzieć na posterunkach. Nie, ja ich wyprowadzę, powiedziałem. Na ulicę. Teraz ja nie byłem milicja. Będą chodzić z pecerkiem. Ja te samochody pozabieram. Jeden będzie samochód porozstawiany po komisariatach, a nie tylko na Bema. To skończy się. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Lubię mleko. Dzień dobry, Krzysztof. Jest niedziela. Tak. Dzień dobry. Jest godzina 9:40 prawie. Wczoraj był nowy rok. Powiem nowy rok, ale nieszczęśliwy, bo dostałem prezent. Czekaj, to można pokazać, bo tu twoi nie ma żadnych danych. Dostałeś mandat, rozumiem. Tak, zaraz postawię wezwanie policji. Nie, policja od tego jest, żeby na każdym kroku przyjeżdżała. No na każdym może nie, Krzysztof? Nie. Proszę nie przerywać. Przepraszam. Na każdym kroku. Od tego oni są, powiedziałem. I te słowa powtarzam. Od tego oni są. I powiedziałem na placu siebie, że szykuj się pani do zwolnienia. Artykuł 154 kodeksu karnego. A co mówi ten artykuł? Proszę? Co mówi ten artykuł? Już mówię. Artykuł mówi ten, 154, mówi, że bezpodstawne wręczanie mandatu podlega policjantka wywalenia z pracy. Nic takiego nie ma. Jest. Ty wymyślasz jakieś kuły. Powiem jej imię. Nie ma takiego czegoś. Ty możesz wymyślać. Nie, tu nazwiskami proszę nie mówić, bo jest RODO. Sierżant, ona znana osoba. Policjantka, można mówić. To możesz mówić jak w jej obecności. Ty krzyczałeś. A ty non stop krzyczysz. Proszę nie podawać dziwne, nazwiska. Że... Drugi posterunkowy pan z patrolu. Raz wezwamy, bo strzelaliście znowu z petardu. Mój dom. Poszła petarda ogromna. Ja powiedziałem, że ten nowy rok i Sylwester będzie zlikwidowany. W całym mieście i powiecie i na wsiach nie będzie obchodzenia nowego roku i nie będzie używania petard i tak dalej. I chlania alkoholu. Skończy się dla was, a ta pani, co ja wymieniłem imieniem, bo Jacek mnie zabronił, ja bym wymienił i na swojej kamerze wymienię imię i nazwisko i wymienię tego, jej koleni z patronu, gdzieś mnie wręczyła prezent, noworoczny. Chciałem dla pani starszej sztabowej, bo sztabkę nosi na plecach i na ramieniu. Ale za małą sztabkę dostała. Trzeba było dać, wiadomo co dla niej dam, łopatę. Krzysztof, tylko nie obrażaj, proszę cię. Łopatę, krzychówkę i do roboty pójdzie. Nie będzie stała rozkroczona jak wiadomo co. Rozkroczona, jak ty wszystkich obrażasz. Nie dziwne, ja ci powiem, nie dziwne, że po prostu policja, wcześniej dostałeś też mandat 500 zł. Nie będzie, i ja nie będę płacić mandatu. A ty nie będziesz płacił. Ja nie będę płacić mandatu. Od tego powiedziałem, Wojciech, oni są. Od tego policję, żeby ja mógł kim się bronić. A oni nie będą siedzieć na posterunkach. Nie, ja ich wyprowadzę, powiedziałem. Na ulicę. Teraz ja nie byłem milicja. Będą chodzić z pecerkiem. Ja te samochody pozabieram. Jeden będzie samochód porozstawiany po komisariatach, a nie tylko na Bema. To skończy się, panie na pana. Skończy się. Ciciogranie. Pan nie patrzysz narkomanów, alkoholików, bandytów, złodziei, podpalaczy. Bo pan boi się, panie. Wpłynie do pana pismo na ręce, jak u mnie był pożar. 30. Jeszcze nie było Sylwestra.
Już zaczęli strzelać! Weź Wojtek, okno zamknij może. Bo tu ludzie do kościoła idą, a Krzysztof tu uniesiony trochę. Uniesiony, bo mam rację. Bo mam rację, że... Tylko wiesz, ja... Tu nie ma jak... Tu jest ciepło, jest 11 stopni ciepła, żeby po prostu świeżego powietrza, a nie siedzieć jak w chlewie. Że... Powiem... To ja się tak wyprowadzę stąd. Że... No, możesz mi powiedzieć. Powiem dalej. Jak mówiłem, że policję wyprowadzę i wyprowadzę. Co z tym mandatem, Krzysztof? Ten mandat pójdzie, zrobiony będzie ksero, pójdzie, bo wybadałem, w Białymstoku jest biuro warszawskie, że można składać zażalenia na policjantów. No masz takie prawo. Nazywa się to biuro, nie chciałem powiedzieć, ale to tak. Na interwencję, Krzysztof, się składa. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, oddział w Białymstoku z Warszawy. To stworzył pan minister. Czekajcie, jak on się nazywa, wyszło mi z głowy. Ale mam gdzie zapisany ministra spraw wewnętrznych i skieruję jego pismo i zrobię, i skieruję ksero zrobię tego od Straży Pożarnej. Dokumentu jutro i zrobię ksero mandatu i wyślę do jego, do ministra spraw wewnętrznych, administracji i wyślę tutaj, zawiozę na Warszawską. Warszawską 65 one się mieszczą. I powiem, że wiem kto ten, jak ten pan się nazywa, umówię się z panem Markiem, nazwiska nie będę mówić, ale mogę powiedzieć, ale nie chcę, bo miałem spotkanie w środę, ale nie poszłem, to zadzwonię jeszcze raz i poproszę o spotkanie i zaniosę pismo. Krzysztof, nie zgadzasz się z tym mandatem, tak? Nie zgadzam się. Ale to dlaczego przyjąłeś? Dlatego, bo mnie straszą. Ale to nie, to... Straszą mnie od razu, jeżeli ja nie przyjmę... Że to pójdzie do sądu. No tak, no jeżeli nie przyjmujesz, to w sądzie swojej racji dochodzisz. To tak. Po co przyjąłeś? A przyjąłeś, czyli zgodziłeś się z tym. Nie. Ja mam adwokata, adwokat się odwoła. Ja to zaniosę, powiem. I adwokat napisze. Ale teraz tak napiszemy, że policja będzie miała p***ie. A zwłaszcza komendant Marci. Będziesz miał po dupie. Ale nie obrażaj. Nie, ja powiem prawdę. Ale, no, ale możesz nie obrażać. To nie jest obrażanie, to jest u nas na Wary mówili, jak coś takiego, to mówili, będziesz miał po dupie. To nie jest słowo brzydkie. To nie wulgarne. I powiem dla ciebie, panie komendancie, że naprawdę policjanci niektórzy będą tak jak sprawa. Jazdy zakończy pracę, tak jak zakończy na mandaty dałeś niesłuszne dla mnie. A Krzysztof, a ile razy wczoraj wzywałeś policję? Dwa razy. Patrol, dwa razy, tak? Dwa razy. W ciągu ilu? Pierwszy raz wezwałem, jak walnęła petarda. Później podjechali czarny samochód i później biały podjechał. Ona myślała, pani, że sprawcy, ale nawet jak oni jechali, to widzieli biały samochód, jak ja wyszedłem z gazem zawiązującym, chciałem pojechać po oczach, to nie myślałem z samochodu, bo bali się, że dostaną gazem zawiązującym pieprzowym po oczach, to tam zostaną się oddany. Ja musiałem udowadniać, gdzie, w którą stronę musiałem pokazywać petardy, musiałem szukać po nocy petardy, ażeby do rączki i to stoi opakowanie po petardach z dnia 30 i co? A pani dzielnicy, pani tu jest nagrane pędra trzymam. Jak u mnie był pożar? Pani i tak nie wygra, bo ja tylko ten pędrek dołączę. Jeszcze raz poproszę Jacka o przegranie na dwóch pędrakach, albo na płytkach, ale najlepiej na dwóch pędrakach, bo tu dużo
Macierewicz nagrany i uczciwy, sprawiedliwy i pani, szykuj się pani, powiedziałem artykuł dla pani, pani włączyła Krzysztof, kamerę, Krzysztof, daj mi powiedzieć, no. Włączyła kamerę i powiedziała, proszę powtórzyć, nie, ksiądz raz kazanie mówi, pani, jak ja trochę głuchowaty, to pani zaczęła na mojej pozycji wydzierać się do mnie, wydzierać się głośno, żeby ja usłyszałem. Nałożyła tą maskę bezpotrzebny, jak, przepraszam bardzo, ale powiem jak, kiedyś byli, że... Ale nie Krzysztof, Krzysztof, podczas interwencji policjant, funkcjonariusz ma obowiązek założyć maskę i zachować nie. dystans. Ja skieruję do ministra, tak. Ja skieruję do ministra zdrowia w sprawie masek i... Bo... A po drugie Krzysztof, ty nie zatrudniałeś tej pani i nie będziesz zwalniał. No ty nie masz takiego prawa. Ja skieruję do ministra spraw wewnętrznych. No to możesz kierować. Zażalenie i, możesz złożyć na interwencję. I złożę zażalenie o zwolnienie. To jest... Masz takie prawo. O zwolnienie natychmiastowe i to pójdzie do ministra. Masz takie prawo spraw wewnętrznych. Złożyć zażalenie na interwencję. Pani, powiem tak. Nie. Bądź pani hej do przodu ze swoim kolegą z panem, bo i tak nie wygracie. Z tego powodu, że przegracie tą sprawę prędziutko. A to będzie anulowane przez panią. Nie, przez bo to wypisywał. To jest podpis. I mnie nie będziecie zastraszać. Krzysztof, ale to... weź, jeżeli nie podpiszesz mandatu, to pójdziesz do sprawy. No, ale tu jest takie prawo. Nie macie prawa straszyć sądem, raz. Po drugie, od, jak powiedziałem na wstępie, od tego jest policja. A żeby bandytów, karać. Nie mnie karać, ale tych, co strzelają petardy. Mój dom, moją posiadłość, jest znak na mieszkaniu, że 30. Osmalony dom. Ile drzewa się spaliło. Pożar było. Pożar był. Jacek widział. Wojtek widział. Strażacy widzieli. Bo gościli. Policja była. Widziała. Jak się paliło. Czy ja pytam panie policjantko, czy ja chodzę do ich, do posesji coś pod panem drzewa, nie drzewa, domy? Mieszkanie? Tylko mnie karać, a bandytów boicie się? Boi się pani bandytów? Ale ty nie krzycz, k***a, ja mam dosyć tego wysłuchiwania, k***a, ciebie. Rozumiesz? Codziennie, k***a, krzyczysz, dzisiaj niedziela. A ty non stop krzyczysz. Ty jesteś, k***a, wielki, k***a, ty jesteś, k***a, spasiona. Przed kim chciałbyś rządzić? Dziękuję, Wojtku, że ja mam nie twarz, ale spasiona. A jak ty na mnie wyzywasz? Dziś, jak to ty na mnie ja dzisiaj na ciebie ani słowa brzydko nie powiedziałem. Nie. Ty nigdy nie. Nazywałem się brzydko. Wyniosłem popiół. No właśnie. A co ty zrobiłeś? Całe wiadro popiołu, a ty skórki jak rzuciłeś, co się dzieje w kuchni? Ja dym szedł cały te... No odkurzacz, ty codziennie robisz, codziennie ty sprzątasz, ja a ty ogólnie nic nie robisz. Codziennie tak samo wyglądasz. I nagram. Nie potrafisz się, nagram, zaraz nie potrafisz nagram, się zmienić. Jak ja odkurzam. Jak ja odkurzam. Ale to dzisiaj niedziela. To nic, ale z pieca ten zdejmę. To nie grzech. I powiem, pani, wrócę do pani. Że naprawdę dla pani to skończy się. Takie baju, baju, a ja, a panie w raju. Panie będzie w raju, ale przy łopacie. Krzysztof, ale ty nie strasz, nie strasz. Bo nie. Jeżeli nie zgodziłeś się z mandatem, to trzeba było nie przyjmować. Przepraszam bardzo. No tak, tak mi się wydaje. Nie. Ona nie powinna mnie zastraszyć sądem. Ale Krzysztof, dodaj mi powiedzieć jedno zdanie. To jest jej obowiązkiem tak powiedzieć. Skoro ty nie przyjmujesz mandatu, to sprawa trafia do sądu i tam wyjaśniasz swoje racje. No. Proszę, tak jest. No. Ja nie muszę być ciągany po sądach. Ja nie muszę być
ciągany po sądach. Od tego, jeszcze raz powtórzę, Jarku, że od tego policja jest, aby bandytów karać, a uczciwych nie karać. A oni robią, a pięć odwrotnie, że uczciwych karają, a bandytów wynagradzają. A zaraz napiszę pismo, jutro pojadę to, dołączę do komendanta Wysokiego, do zrobię 6 egzemplarzy albo 8 ten mandat i 6 egzemplarzy zrobię o straży pożarnej. I wręczę z pismem dla pana, dlaczego tak pozwala używać petardów. Dlaczego to tak się dzieje w Polsce? I dowiedziałem się od pierwszego patrolu wczoraj, że tylko 12 radiowozów na całe województwo białostockie jest. 12 radiowozów. No to mało, mało, może nie mają ludzi. Ludzie mają. Widziałem, jak wychodzą bez przerwy od komendy wojewódzkiej, od komendanta wojewódzkiego, Roberta, tak? On ma takie imię i nazwisko. I młodzi na portierze, mówię, pytałem się, nie na portierze, ale no dobra, niech będzie portierze, a to nie portierze, tylko inaczej teraz się nazywa. Ja, jak to? Dyżurka. O, u dyżurnego mówię, co to? A młodzi jak dęby i na tablicy co rusz pisze w komendzie wojewódzkiej w Białymstoku, że pobór na policjantów. No to zaciągnij się. Co? To zaciągnij się. Ja składałem wiele razy. Jeszcze składałem pismo do byłego komendanta Daniela Kołuniero. O przyjęcie, tak? O przyjęcie. Pisałem, że takie jak ja, to mogą siedzieć na dyżurkach. Mogą pisać protokoły. Ja przedstawiałem dokument, że mam uprawnienie, bo naprawdę mam, pisanie na komputerze. Tylko nie mam uprawnienia, jak stwarzać kanały na internecie. Bo każdy sobie, firma, instytucja i policja, swój kanały mają. No ale to by przeszkolili ciebie. Słucham? Przeszkoliliby ciebie. Dla mnie to nie sztuka. Mnie tylko raz pokazać. Kiedyś Rafał mnie pokazał. Ja jeszcze pierwszy raz opowiem tobie historię. Ale nie opowiadaj historii, bo już film jest za długi, także dokończ na temat mandatu. Czyli będzie odwołanie, tak? Będzie odwołanie, będzie skarga, zażalenie poleci do ministra, do tutaj poleci, do pana komendanta wojewódzkiego, miejskiego. Tak narobię dla pani i dla pana, że będą mieli natychmiastowe, będzie zwolniony komendant miejski. Świadomy jesteś, Krzysztof, tego, co ty mówisz? Świadomy jestem bardzo, bo prowadzę biuro interwencji obywatelskich. Wiele lat siedzę w tym już. Nawet siedziałem jeszcze wcześniej od... powiem, jeszcze byłem w innej... tej... organizacji. Organizacji Solidarności byłem. Nawet byłem... też w innej, z podziemia. Solidarność wyszła z podziemia, inaczej mówili. I mówią... I powstała... O, w KPN-ie byłem. Komitet Polski Niepodległej. I tam wiele lat działałem i bardzo dobrze znam się. To nie, że ja tylko jestem jako mechanik kierowca po zawodówce i po technikum, ale to niekoniecznie mieć wyższe wykształcenie, prawo, bo czasami prawa, medycyny, ja zauważyłem w szpitalach, wszędzie, jak młodzież teraz się uczy się. Moja mama leżała w szpitalu w Gigancie i w Gigancie to zauważyłem, a to szpital jest akademicki, to jak zauważyłem na sali, na obchodzie, jak rektorzy medycyny
tłumaczył dla uczniów, dla studentów. No, a student też uczeń. Dobrze powiedziałem. I powiem, że studenci nie biorą się za naukę, bo dla studentów o ta kolejce popuściliście. A stworzę jeszcze, że rodzice będą mieli prawo dawać w... Leć córkę, synę, przywrócę te prawo. Przywrócę te prawo i że będzie wychodzić z domu dla ojca, dla matki, córka albo syn będzie musiał pisać imię, nazwisko, do kogo idzie, adres, numer przypuśćmy bloku i numer mieszkania i telefon. Do tej osoby, kogo będzie przebywała. I do jakiego to wieku trzeba tak będzie? I będą mieli zakaz poruszania się po godzinie 20. Jeżeli tylko po 20 godzinie policja zobaczy. Prawa nie byś ustawiał. Zobaczy na ulicy. Ty nie byś ustawiał. Nie masz. Ty nie jesteś żadnym adwokatem, nikim ty jesteś. Zwykłym człowiekiem. Biuro ma. O szkoły zaczniemy podstawowe. Biuro zarejestrowane. O szkoły podstawowe zaczniemy. Wołającego się. Po ulicy. Do sklepu. Jak Zodiak. Jak Carrefour. Inne sklepy. Ja nagrywam dobre materiały. Będą. Ja wiem, co nagrywać. Jak się wypowiadać, a nie jak ty gadać, ceplenić, takie... Ani jak się dowiedziałem, że siedmiolatek ma prawo sam się poruszać. Nie, siedmiolatek to jeszcze jest dziecko. Przepraszam bardzo, ale do szkoły zaczynają do pierwszej klasy chodzić. To sam nie może chodzić do szkoły? Co? Sam do szkoły nie może chodzić? Nie, musi matka, ojciec zawieźć. No a jak do pracy rodzice? Właśnie. Ja już, przepraszam bardzo. Szkoła niedaleko. Jak tata idzie na rano do pracy, kto zostaje w domu? Mama, a mama też pracuje i co? A przepraszam bardzo. Mama na rano nie idzie. Zawsze. Jak nie idzie? Albo mama, albo tata idzie. Do zakładu. No gadasz, rano. Krzysiek, gadasz głupoty. Nie. A siedmiolatek potrzebuje opieki? Tak. Widzisz? Ale dziękuję. Do szkoły sam ma prawo iść. Nie. Tak. Nie ma prawo. Tak. A jak nie dokryć pani, co się stanie, to co? Ja nie mówię, że jak ma daleko do szkoły, to wiadomo, tak? To co? Że lepiej, żeby rodzić to... Teraz nie ma. Teraz ci daleko, czy blisko. A ja nie mam prawa jazdy, nie mam samochodu, a jakbym miał syna czy córkę, to bym tak słabko wchodził do szkoły. I krótko. Też by nie odprowadził, jak 7 lat miałby? Też by nie odprowadził? Nie. Tak słabko bym wchodził do szkoły. No nie cóż. Woziłby, tak? A jakbym miał żonę, jakbym miał dziecko, to a jakby po prostu kobieta nie miała samochodu, to po prostu, a jakbym miała prawo jazdy, to bym kupił samochód i by po prostu żona by woziła samochodem córeczkę czy syna do szkoły, podstawówki i po prostu tak by było, bo tak będzie. Widzisz? Dobrze powiedziałeś, Wojtek. Widzisz? Dobrze tu powiedziałeś. Brawo. Brawo dla ciebie. Że rękę będziesz miał pieczyć nad swoim synem albo nad córką. Dzieci poruszają. A jeszcze do tego powiem wam. Ale już na zakończenie, bo już pół godziny gadamy. Że to jeszcze dalej będzie, drugi film. No to tutaj kończymy. Nie, kończę tutaj. No. Że sklepy nie będą mieli prawo przecież przystanawiać Peter. Jeśli nie było Sylwestra, 30 już pod tym sklepem centralnym w Białymstoku sprzedawane byli petardy. Za grosz. Tanio było można kupić. Sam nawet pojechałem taryfą pod central, stoi człowiek, sprzedaje petardy. A mówię, a dziś słynny Sylwester? Nie. To mi, co pan tu zrobić? Ja zaraz policję wezmę. Trymigaz zebrał na samochód i ciup, pojechał. Tak. No i tym kończymy. Jeszcze dalsza będzie.